Jaką podjął Pan interpretację i dlaczego Protasiewicz, a nie Okędzierski? Wie Pan, zawsze tak jest, że jedna drużyna mówi swoje, druga swoje. Po prostu przy wyjściu z łuku Protasiewicz, jadący szeroko, zauważył chodzącego przy krawężniku zawodnika drużyny gospodarzy i po prostu, widząc, że traci pozycję, położył się w zasadzie na dlatego. Czyli Pan zinterpretował to w ten sposób, że Okoniewski dyktował tor jazdy, tak? Po prostu Okoniewski wychodził swoim torem jazdy przy krawężniku. Protasiewicz jechał szerzej na tym łuku. Po prostu w momencie, kiedy zauważył, że przy krawężniku wychodzi mu zawodnik gospodarzy, dążył jakby do kontaktu, no i skończyło się to niestety jego upadkiem. W tym momencie już był nieco z tyłu za Okoniewski. Czy w takich sytuacjach regulamin dopuszcza, żeby na przykład, teoretyzując, działacze ZKŻ-u złożyli protest na tę decyzję? To jest fakt na torze, także na fakt na torze nie robimy. Czyli Pan ma decyzję nieodwołalną w sumie? Tak, zgadza się.